zaczynamy. Drachenwald, znowu Austria. Alles klar. Okej. Okej, mówi, że po drabince jest łatwiej. Jest malutki kawałek jest trudniejszego. Jedziemy. Sektor drugi, wodospad. No akurat w tej chwili go nie mamy, bo jest wyschnięty. Jest początek późnej jesieni. Lato było suche. I widok na jezioro, proszę Państwa. Mondzi, czyli jezioro księżycowe. Coś pięknego. No w zasadzie ja już wszystko widzę, dalej iść nie muszę. Regionalne ubezpieczenie szlaków. Taka sobie, o, drabinka. Jesteśmy już w takim ciekawym miejscu. Do kanionu około 50, samego kanionu 60, dobre 110. Nie, to trudniejszy znowu kawałek. Ja. Danke. Jo. O, gamzy. Kozica. Gamzelegarten, czyli ogród kozic, sektor 5. Sektor 9. Grotter Quergang, czyli poziome przejście przy grocie. I ostrzeżenie, że następny wspina się bezpośrednio po ziemię. Takie przejścia poziome mimo 150 metrów w dół to mogą być. To tam nie sprawia mi jakiegoś psychicznego problemu, bo nie jestem bezpośrednio na ścianie. A niestety później będę. To już za mną. Nieprzyjemny daszek. Z takiej sobie reliktowej sosenki. Trochę jak na sokolicy w Pieninach. I ten przepiękny widok na jezioro. Piękne miejsce.
Drahtseile reißen, das wäre... Geschafft! Pozdrowienia dla mamy. Jestem na ścianie po przejściu tego mostu. Tu jak spadnę, to lecę 350 w dół. Przede mną jest Oliver. Mamy tutaj taki fajny kwerunk. Takie fajne poziome przejście. Zastanawiam się, czy się przypiąć na taśmę. Wasa sukę ma. Ryj w ścianę. Lieber mal aufs Twitter.
Ja? Wo? Danke, Oli. Przepiękna ściana, ale napędza mi strach. Teraz to najbardziej najgorsze chyba. I to już podobnie jest ostatni z tych super eksponowanych odcinków. Popatrzcie na to. Tu jest samo powietrze. O. Pauza zrobiona, jedziemy. Kurde, w takim miejscu się zatrzymać na zdjęcia, no. Ty chula.
Thank you.